Skręca się po nogę. Tak, ale świetnie obchodzi pozycję Andrade. Teraz zostawia nogę i może zaatakować skrętu w kołę. A Tomasz Narkun, koniec! Ale skręcił się po nogę rywala Tomasz Narkun. Jakże widowiskowo debiutuje na gali KSW 27. Brawo, Żyrafa! No i teraz będziemy przeżyć. Już jest pięcie w tej chwili, a więc jeszcze trzeba spróbować tam wpiąć prawą nogę, rozciągnąć swojego rywala. Bardzo zła pozycja Celińskiego. Można wręcz powiedzieć, że to jest pozycja, która nie daje mu żadnych szans. No tak jest, przygotować sobie duszenie kilkoma uderzeniami, moca naciskówka na szczękę, czy siedzi to na szyi, za chwilkę koniec! Postawa odpowiedź! Tak szybko! Połowa pierwszej rundy! 10. zwycięstwo Żyrafy! 10. przez poddanie! Nie pierwszy już w tej walce. Trafił! I teraz mocno rusza Tomasz Narkun i bije tymi ciosami w góry. Siódmy, ósmy, dziewiąty, koniec. Tomasz Narkun, mistrzem kategorii półciężkiej KSW, nie u siebie w domu, u w Londynie na Wembley. Po strachem spójki i zasznurował paszczę krokodyla i obwinął ją mocno sznurem. Jeszcze raz prawa, jeszcze raz prawa. Liczba ciosów, które doszły do twarzy, Sokoczyło imponująca i sędzia Mitchell ratuje kilka lat życia Kamerunczyka, przerywając ten Slugfest, przerywając te rzeźnie. Dopiero teraz przysiadł sobie bezradny, potwornie obity Sokoczu. Nami zapina powoli Tomasz Narkun, jeszcze to jest na razie połowa sukcesu, musi jeszcze wyciągnąć rękę Marcina Wójcika. Bardziej, że mało czasu już do końca rundy. Takim duszeniem to można kogoś może w minutę udusić i w końcu tej krwi zacznie płynąć do mózgu, ale nie! Tomasz Narkun! W tym momencie aż niewiarygodne! Nie wytrzymał! Nie wytrzymał sekundy! Co za walka! Co za wymiana! Co za szaleństwo! Zdesperowany Mamet Kalidow, napędzony w koźli ruch przez Żyrafę ze Stargardu, musiał pójść na walkę, której nie lubi, a teraz Tomasz Narkun ma trójkąt i klepie Mamet Kalidow! Sensacja płoci! Tomasz Narkun nową legendą nie tylko organizacji KSW. Tomasz Narkun, który potem zanosił Mameda Kalidowa w trzeciej rundzie po nieprawdopodobnej wymianie. W chwili stał się zawodnikiem ostrożniejszym, ale skończył jeszcze, nie skończył nokautem, więc być może poddaniem. Jednak nie klepie Mysiala, wyrywa głowę, wyrywa, klepie! Tomasz Narkun, jednak mistrz parteru. Absolutnie, absolutnie fenomenalny! Teraz może być tylko lepiej, bo ta walka może już za chwilę się skończyć.